Serdecznie witam wszystkich gości. Lasko Kurkowe zaprasza na zawody o tytuł Króla Kurkowego. Zawody są też poświęcone okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich oraz 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Bardzo cieszymy się, że zaszczycili nas tutaj Państwo obecnością, szacowni goście, którzy dzisiaj nas tutaj odwiedzili. Mamy nadzieję, że takie spotkania będą częściej i będziemy się częściej widzieć, ponieważ nasze bractwo stara się rozwijać i też na takiej płaszczyźnie naszej śląskiej, ale też i polskiej. Mamy zamiar też wyjeżdżać za granicę i reprezentować Polskę za granicą. Natomiast obecnie startujemy z takim w takim dzisiejszym dniu z naszymi wspaniałymi zawodami. A ja chciałbym serdecznie przywitać pana pułkownika Zbigniewa Piątka, Urzędu Marszałkowskiego. Nadaje się na rozkaz. Pana Wieczysława Szczurka ze Starostwa Powiatowego. I naszą panią Gabrielę Staszkiewicz z Urzędu Miasta Cieszyna. Burmistrz Miasta Cieszyna. Najlepsza dziewczyna w mieście. Tak mówię. Przekazuję głos teraz naszemu Francowi Józefowi, Jackowi Lipińskiemu, który przedstawi ciąg dalszy naszej oficjalnej części, czyli przedstawi zadania, które będą nas czekać, ale też opowie o bractwie. Witam Państwa. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe ma zaszczyt ogłosić, iż dla uczczenia Narodowego Dnia Powstań Śląskich, 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino oraz obchodów 32. Święta Trzech Braci, CBK organizuje najważniejsze w roku zawody strzeleckie z broni czarnoprochowej o tytuł najlepszego strzelca Króla Kurkowego CBK i zawody o puchary Marszałka Województwa Śląskiego oraz dyrektora Cieszyńskiego Domu Narodowego. Jak będziemy szabu się otworzyć? Panie szereg, ładny ma pan buty, panie szereg.